Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie postaram się Wam przedstawić, w jaki sposób można wymienić w modelu GW9400 wyświetlacz na taki o innym kolorze. Można wymienić go na przykład na model negatywowy, czyli ciemne tło i jasne cyfry, a można też wymienić go na model o innym kolorze, tak jak widzieliście w miniaturce, takie o lekko żółtym zabarwieniu, pochodzące z modelu GW9400-30EJ-9. Dzisiaj film będzie długi, będzie nudny, nie będzie w nim nic ciekawego, chyba że kogoś interesuje faktycznie technika i zabawa tutaj w rozbieranie zegarka, to wtedy zapraszam jak najbardziej do oglądania, bo dzisiaj o zegarkach nie będzie opowiadane, będzie tylko pokazywane. Dobra. Pracy dużo, czasu mało, więc do rzeczy. Najpierw musimy sobie przede wszystkim zdjąć bezel. W zasadzie pasek też zdejmiemy, bo będzie on nam tylko przeszkadzał, także od tego może zaczniemy. Oczywiście używamy do zdejmowania paska końcówki PH00, tak jak w większości wkrętów i używanych w zegarkach Casio G-Shock, i przystępujemy do pracy. Już mam korytko przygotowane z podziałką na różne komory, gdzie będziemy różne elementy odkładać zegarka, trochę ich będzie. No i mam nadzieję, że uda mi się wszystko Wam pokazać, bo niestety bardzo trudno się pracuje w momencie, gdy się patrzy w wyświetlacz telefonu po to, żeby to wszystko było ostre i nagle się okazuje, że gdzieś coś nie trafiamy, coś nam ucieka i potem jest kłopot. Ci, którzy oglądali moją wymianę wyświetlacza w Kingu GX56BB, no to musicie mi uwierzyć na słowo i myślę, że się o tym przekonamy w dalszej części filmu, że wymiana wyświetlacza w Kingu to był pikuś w porównaniu do tego, co będziemy robić tutaj. Bo tutaj wymiana tego wyświetlacza jest niestety, ale dużo bardziej złożona z uwagi na budowę podświetlenia w tym zegarku, ale to nie uprzedzajmy faktów, wszystko po kolei. Teraz tak, na szczęście bezel w Rangemanie trzyma się zupełnie inaczej, dużo lżej niż na przykład w takim oto Madmasterze, w którym tutaj trzeba niemalże łyżki do opon do traktora, żeby go zdjąć. Tutaj po prostu używamy siły naszych palców. Nie zawsze to tak ładnie wychodzi na wizji, ale mam nadzieję, że się uda. O, zobaczcie, bardzo ładnie. Bezel się fajnie zdjął. Tutaj nam wyleciała już osłona sensora. Zegarek już wcześniej był wstępnie był czyszczony, bo to jest zegarek używany. I to wszystko sobie tutaj... O. Bezel tutaj oczywiście zaślepek nie musimy wyjmować, bo ten sam bezel będzie zakładany. Te elementy sobie odkładamy na bok. No i mamy ten główny element. Ja pozwolę sobie tylko jeszcze szkiełko na szybko tutaj przepolerować, żeby to nie raziło w oczy. Okej, dobra. No i zobaczmy, to jest cała główna koperta z modelu Rangeman. Jak widzimy, jest to wersja 1, czyli GW9400-1ER w tym konkretnym przypadku, czyli koperta jest szara. Szarość tej koperty widzimy bez zdejmowania bezela w obwódkach przycisków, czyli widzimy te obwódki oraz tutaj tą obwódkę przycisku podświetlenia. Przyciski w tym zegarku są srebrne, przycisk podświetlenia jest taki grafitowy, taki lekko dymiony, tutaj pozostałe są też srebrne. Na dekielku mamy oznaczenie GW9400, nie ma żadnej specjalnej wersji typu NV, RD i tak dalej. Na dole mamy datę produkcji oraz kod fabryki, 202A to kod fabryki tajskiej w Tajlandii, 328H jest to 328 dzień 2018 roku, literka H oznacza rok 8 lub 18, że Rangeman miał premierę w 2013, oznacza to, że jest to rok na pewno 2018. Teraz pozwolę sobie podłożyć tutaj szmatkę, żeby już nie na gołym stole rozbierać zegarek i przystępujemy do rozebrania. Ale nie zaczniemy od dekielka, tylko dla ułatwienia zaczniemy sobie od osłony sensora, bo też będziemy demontować sensor. I tak samo końcówka bez zmian, PH00. Tu oczywiście niestety naciskam przycisk od sensorów siłą rzeczy, bo on najbardziej wystaje. Odkładamy sobie wkręty od razu do odpowiedniego miejsca w korytku. Dla tych, którzy rozbierają na przykład jakiś zegarek i nie chcieliby popełnić jakiegoś błędu, polecam taką technikę, żeby po prostu po każdym etapie wykonywać zdjęcia. Jest to nawet wygodniejsze niż film, bo w filmie do konkretnego momentu jest się ciężko cofnąć, a jeżeli robimy zdjęcia,
to jest bardzo łatwo do nich wrócić, bo wiemy dokładnie, że jedno zdjęcie to jeden etap. I tak to wygląda, zobaczcie. Mamy dwie blaszki. Najpierw zdejmujemy sobie jedną blaszkę, tą górną. Ona ma taki języczek, który wchodzi tam i dotyka w środku takiego elementu metalowego. To jest pierwsza blaszka z takim sitkiem jakby. I ją sobie odkładamy. A druga blaszka, pamiętajmy, że zakładając ją, zakładając tym punktem, jakby tutaj tą dziurką do zewnątrz, nie ma znaczenia, czy w tą stronę, czy tak ją obrócimy, czy tak. Ważne, żeby ona nie szła do środka, ta dziurka. I drugą blaszkę zdejmujemy. I druga blaszka zazwyczaj zdejmuje się z uszczelką. Uszczelkę tutaj możemy sobie też ją zdjąć, w zasadzie zdejmujemy sobie po prostu, żeby pokazać, jak to wygląda. Przy składaniu będzie to istotne. Ona się minimalnie tak przykleja, bo ona jest lekko natłuszczona. I tak, jeśli chodzi o uszczelkę, ją pokażę może tutaj na palcu. Zawsze kładziemy, próbujemy sobie ostrość najpierw złapać. Jest ostrość, jest dobrze. Płaskim elementem, płaską częścią zawsze kładziemy ją na blaszce. Natomiast częścią tą taką w paski, karbowaną, kładziemy ją w stronę sensora. Ok, odkładamy sobie te elementy na korytko. Ok. I mamy w tym momencie już goły sensor. Sensora bardzo ważne jest, żeby, zaraz próbuję tutaj złapać ostrość, żeby sensora nie dotykać, ponieważ sensor jest wypełniony taką galaretowatą substancją, którą gdy dotkniemy, możemy mieć dość poważne kłopoty, po prostu go zniszczymy. Niestety tu widzimy, że on jest dość mocno już przykurzony, czyli zegarek był używany w jakimś zapyleniu, ale ja nie będę próbował tego czyścić, bo mogę go tylko zniszczyć, także pozostawię go w tej formie, w jakiej jest. Sensor działa. Zresztą on nawet widać, jest włączony w tym momencie barometr, także jak widzimy, sensor działa, wysokościomierz też działa, kompas również działa, także tutaj wszystko jest sprawne w tym zegarku. Jak widzimy, jest nawet zsynchronizowany, także w Francji elegancji. Dobra, i teraz tak, próbujemy sobie przejść dalej. Kolejnym krokiem będzie odkręcenie dekielka. Odkręcamy go tak, jak przykręcamy, czyli naprzemiennie po przekątnej. Wkręty proponuję odkręcać raz. Dwa. Trzeci wkręt i czwarty wkręt. Mamy cztery wkręty. Jak widzimy, tutaj dość mocno coś pręży pod tym dekielkiem. Zaraz się dowiemy, co. Znaczy, ja już wiem, co, tylko zaraz wam pokażę. Ok, standardowo do korytka w odpowiednią komorę wkładamy nasze cztery wkręty dekla. O, sobie tam wszystko ładnie segregujemy. Każdy ma swoje miejsce. I jedziemy dalej z tematem. Ok, zdejmujemy dekielek. Bardzo ważne jest, zresztą nie da się go odwrotnie założyć, bo widzimy, tu jest płaski, tutaj jest okrągły. Mistrz, zwracam waszą uwagę, że o, tak to wygląda. No tutaj dekielek będzie wymagał lekkiego czyszczenia, to zaraz sobie tutaj tą szmatkę go wyczyścimy. Tutaj również widzimy, że tutaj było, no, było pewne zapylenie tutaj w tym miejscu. Na szczęście jest to poza obwodem uszczelki, także tutaj się tym nie przejmujemy. I teraz kolejną rzeczą, żeby to dobrze rozebrać i jednocześnie nie... Znaczy rozebrać jest łatwo, gorzej złożyć. To będzie odgięcie, zobaczcie, tu są przy każdym przycisku są takie blaszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósta się akurat sprytnie schowała. O, ktoś tu źle złożył ten zegarek. Widzicie? Ta szósta powinna też być na zewnątrz tej uszczelki. W zegarku widzę, prawdopodobnie było grzebane. Przynajmniej tak to na pierwszy rzut oka wygląda, bo ta sprzężynka też, znaczy ta blaszka też jest za bardzo dogięta, jest poniżej płaszczyzny, zobaczcie, tej uszczelki. A tak być nie powinno. Tutaj mamy sprężynkę od dźwięku. Te dwie sprężynki natomiast są odpowiedzialne za... Zobaczcie, nie, może mi to się nie rozleci teraz. Spróbuję wam pokazać. Teraz zegarek, o widzicie, pokazuje zamiast dnia tygodnia open. Gdybym zwarł te dwie blaszki, przepraszam, te dwie sprężynki, to pokazuje normalnie dzień tygodnia. Nie pokażę, bo mi się rozjechała penseta. Spróbujemy jeszcze raz. O widzicie, jest dzień tygodnia, puszczam. Open. Także jest to taki specjalny styk sprawdzający, czy zegarek jest zamknięty, czy ma założony dekiel, czy nie. Ok, kolejnym krokiem właśnie będzie odgięcie tych blaszek, ale też nie za mocno, żeby ich nie połamać. Także staramy się tutaj dać tak lekko, ponad, minimalnie dalej niż pion.
Blaszki te służą do rozładowania ładunków elektrostatycznych, które mogą się pojawiać, gdy na przykład właśnie potrzemy przycisk, a że przycisk metalowy może gromadzić takie ładunki i dlatego one właśnie powinny być zwarte na stałe do masy, czyli de facto do obudowy zegarka. Tej nie musimy bardzo odginać, bo ona jest daleko od uszczelki. I teraz to jest moment, kiedy możemy zdjąć sobie tutaj tą gumową przekładkę. Zobaczcie. I o, tak ona wygląda z obu stron. Zawsze kładziemy ją tymi takimi kropkami do góry, albo tutaj tymi paseczkami. Płaską częścią, taką tą bardziej płaską częścią do dołu. Tu zobaczcie, jeszcze są takie dwa fajne wystające elementy. One służą do tego, zwłaszcza ten element, bo ten jest mniej istotny, ale ten element służy do tego, że tutaj w tym miejscu, teraz pokażę wam może wkrętaczkiem, o ten element, to jest zamknięcie konektora od sensora. Za chwilkę będziemy go demontować. I jak, żeby on się nie podniósł na przykład od drgań, bo to może się na przykład otworzyć, to on właśnie cały czas jest przyciskany tym oto gumowym elementem uszczelki. Ten natomiast służy tutaj do dociśnięcia taśmy, żeby ona tutaj nie skakała. Bo tu jest taśma taka elektryczna do prowadzenia właśnie sygnału z sensora. Ok, a także odkładamy sobie uszczeleczkę tutaj ja sobie ją na rogu mojej skrzynki położę i jedziemy dalej z tematem. Kolejnym krokiem właśnie będzie otwarcie, może zrobimy sobie to tutaj takim drobną pęsetką, otwarcie tutaj styku od sensora, otworzyliśmy go teraz i teraz możemy sobie wyjąć taśmę. O, wyszła już, od razu widzimy też, że sensor ładnie nam wyszedł tutaj i spróbujemy go sobie wyjąć teraz z kolei tą pęsetą. Mam nadzieję, że nam się nie wyślizgnie jakoś bardzo. O, jest. Idealnie wyszedł. Jak widzimy, no sensor niestety nie jest w najlepszym stanie. Ma tutaj to zapylenie, z którego nie za bardzo mamy się jak pozbyć, bo inaczej mogę go zniszczyć, ale działa, więc nie ruszamy. Odkładamy go sobie do kolejnego korytka i jedziemy dalej z tematem. Teraz kolejnym krokiem będzie wyjęcie po prostu modułu, nad którym będziemy za chwilę pracowali. Ja od razu pozwolę sobie przygotować jakąś folijkę, którą będę mógł przykryć otwartą kopertę po to, żeby tam nie gromadził nam się kurz. Także zaraz sobie tutaj wyjmiemy moduł, na przykład złapiemy go tutaj. O, to się wygodniło. O, jest moduł, dobra. Ok, moduł sobie od razu już kładziemy i pierwsze co robimy, no tak wygląda on w środku. Tak, tu jest ta rameczka, rameczki nie musimy wyciągać. A jeszcze właśnie mieliśmy odgiąć ostatnią blaszkę, żebyśmy potem tego nie zapomnieli zrobić do pionu, bo ono musi stykać do tego. I przyłożymy ją sobie o tak folijką, przykryjemy, będzie sobie z boku koperta na nas czekała. Ok, przechodzimy zatem do meritum, czyli do najważniejszej części filmu. Tylko zanim ja to zrobię, to ja sobie pozwolę w międzyczasie, chociaż nie, przy otwartej kopercie lepiej tego nie robić. Nie, oczyścimy to potem. Teraz przechodzimy do zabawy z modułem. Spróbuję tutaj troszeczkę zjechać kamerą w dół, żebyście widzieli to nieco lepiej. O tak. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ok. Dobra, jest stabilnie. Tak, żebyście mogli to możliwie dobrze obejrzeć. Jak wygląda moduł? A może założymy od razu już na tym etapie. Słuchajcie, te kondoniki na palce, ponieważ potrzebujemy nie nazostawiać paluchów. O, ubieramy eleganckie takie oto ubranka. Niestety są w jednym rozmiarze, w związku z tym na palce wskazującej wchodzą bez problemu, ale na kciuk już nie jest różowy i trochę odcina dopływ krwi, no ale może jakoś przeżyjemy. Dobra. Jest jeszcze jeden, powiedzmy, palec sobie weźmiemy tutaj. O, ten. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, w domu. Mamy moduł. I tak. Tu zobaczcie, są jeszcze dwie dodatkowe sprężynki. Te dwie sprężynki służą do połączenia z elementem panelu solarnego. Po prostu dzięki tym dwóm stykom ładuje się nasz moduł. I teraz, abyśmy mogli go rozebrać, musimy zdjąć tą blaszkę, która nam zabezpiecza
która zabezpiecza rozłożenie całej tej elektroniki. I niestety musimy z tym bardzo uważać, ponieważ posypią nam się za chwilkę dużo sprężynek. I to jest w zasadzie najtrudniejszy element potem przy montażu tego zegarka. Zobaczcie, tu jest dużo takich zaczepów. Raz, dwa, tutaj. Trzy, cztery, pięć, sześć. Przepraszam, trochę za wysoko wychodzę poza kadr. 7, 8. No niestety to jest urok, jak albo chcemy patrzeć w wyświetlacz, albo chcemy patrzeć na moduł. Ja niestety teraz muszę patrzeć na moduł, także z góry przepraszam za wszelkie braki ostrości, bo nie jestem w stanie już w tym momencie patrzeć na wyświetlacz telefonu, żeby kontrolować, czy jest ostrość, czy nie. Dobrze, i otwieramy sobie po kolei każdy z tych zaczepów. Bacznie uważając, żeby te sprężynki wszystkie nam nie powypadały, tylko uprzedzam. Tylko uważajcie, bo te sprężynki to są naprawdę wielkie sprężynki. W porównaniu do tego, co za chwilę zobaczycie, to jest pikuś. Bo wypadną to nam dopiero naprawdę konkretne pikusie. Zaraz zobaczycie. Jak otworzymy sobie już cały moduł, on się nam zaraz rozleci. Jak ostatnie styki otworzymy jeszcze po tej stronie. I musimy bardzo ostrożnie otwierać ten moduł, żeby... i ostatni zaczep, uwaga. Dobra, mamy całość. I słuchajcie, otwieramy to. Postaram się tak, żeby samą blaszkę zdjąć. O, teraz. Bardzo delikatnie trzeba to robić, bo... O, dobra, blaszka zeszła. I teraz tak. Zdejmiemy sobie najpierw może górę. Oto. Aha, i ważna jest rzecz tutaj, żebyście zapamiętali, w których otworach są sprężynki. Ponieważ, może ja spróbuję jeszcze inaczej to zrobić, zrobię to w pionie. O tak. O, i te sprężynki nam się wtedy nie rozlecą. O, dokładnie. One zostają w tych miejscach. To na razie jeszcze jest, słuchajcie, zatrzaśnięte, ponieważ płytka PCB jest jeszcze w takich zatrzaskach. Za chwilkę do tego dojdziemy. Natomiast te sprężynki od razu ja pozwolę... O, teraz się udało. One ładnie się tu poukładały. Każda sprężynka ma taki... Nie wiem, czy uda nam się to na zbliżeniu pokazać. Chyba nie, bo nie aż takiego zooma niestety mój telefon chyba nie ma. Spróbujemy to. Brakuje ostrości. Bardzo mi przykro. Albo ja nie potrafię tego obsługiwać. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, jest 1.0. No słuchajcie, te sprężynki mają takie ogonki tutaj. I te ogonki, ważne jest, żeby wpadły w dziurki. Wtedy one nie będą wypadały. To jest jedna sprężynka, druga, trzecia. Także staramy się po prostu tych sprężynek nie pogubić. Tutaj od razu jest akumulator i akumulatora nie musimy w ogóle wyjmować. To jest bardzo wygodna sprawa. I w tej formie, tak jak ta płytka leży, odkładamy sobie na bok. Teraz jej nie będziemy potrzebowali. Tutaj słuchajcie, mamy tak, mamy główną płytkę PCB, płytka drukowana. Nie wiem znowu dlaczego tracę ostrość. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. O, teraz lepiej. I co mamy? Tutaj ten element z cewką to jest oczywiście odbiornik radiowy, czyli nasz multiband 6. Ten element z takimi, kurczę, no nie mogę złapać, słuchajcie, ostrości, co jest bardzo wkurzające. O, teraz spróbujmy tak. Nie da rady niestety. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, trudno się mówi. Na takiej odległości muszę wam to pokazać. Ten element, który w tym momencie widzicie tuż nad panelem, o ten, to jest czujnik położenia zegarka, innymi słowy tilt, czyli de facto czujnik odpowiadający za autopodświetlenie. Tam jest taka kuleczka, która styka te dwa miedziane elementy i w momencie, gdy zegarek przekręcamy w kierunku twarzy, kuleczka spada na te dwa elementy i po prostu styka. To jest czysta mechanika, także tam nie ma jakiejś specjalnej filozofii. Tutaj mamy styk od czujnika ciśnienia i innych sensorów. Resztę elementów za bardzo nie potrafię odcyfrować, bo resztę znajdziemy zaraz po drugiej stronie, czyli główny układ elektroniczny. I teraz przechodzimy do rzeczy w zasadzie najtrudniejszej, znaczy rozkładanie to jeszcze nie jest takie najtrudniejsze. Najtrudniejsze będzie składanie tego. Mianowicie musimy popodważać tutaj płytkę, ponieważ płytka jest zatrzaśnięta, o tutaj w takich specjalnych stykach. O, tutaj podnosimy ją
I tu się nam za chwilę niestety wszystko rozleci. I zaraz zobaczycie, jakiej wielkości sprężynki są w komplecie. Tu niestety urodą tych nakładek na palce jest to, że one są strasznie śliskie. Ja po prostu nie mam czucia w palcach w tym momencie. Staram się to robić zgodnie ze sztuką, czyli używać tych nakładek na palce po to, żeby nie zostawiać odcisków palców, ale nie zawsze jest to proste. Zobaczcie, to jest tło wyświetlacza, taki biały element. Nie musimy go zdejmować, niech on sobie tak leży. Natomiast tutaj mamy taki specjalny jakby to powiedzieć, element, który rozprasza to światło. Taki matowy, przezroczysty plastik. Spróbujemy go sobie za chwilkę zdjąć. A tutaj, zobaczcie, w tym miejscu cztery malusieńkie sprężynki. Są takie maleństwa, że bardzo się boję niestety ich pogubić. Dlatego tu trzeba zachować bardzo dużą ostrożność. Zdejmujemy sobie tu jeszcze dodatkowo te dwie takie gumowe taśmy. To są styczniki od wyświetlacza. Tutaj na płytce mamy jeden rząd, drugi rząd styków wyświetlacza. Tutaj mamy takie cztery punkty na płytce, to są właśnie styki od podświetlenia i tutaj pod tymi sprężynkami są dwie diody podświetlające. Ok, próbujemy sobie dostać się dalej. Nie pamiętam, czy to jest zatrzaśnięte. Nie, to nie jest zatrzaśnięte, to jest tak włożone tylko. A nie, troszeczkę jest zatrzaśnięte. O właśnie, i mamy sprężynki, słuchajcie. No i... Dobra, ok, już udało się. Zobaczcie, jakiej to jest wielkości, słuchajcie. Położę może tutaj na tym elemencie. Nawet nie mogę jej dobrze złapać. Zobaczcie, jakiej to jest wielkości sprężynka w porównaniu do takiej sprężynki. O. Tą sobie spróbujemy wyjąć na przykład. To jest po prostu kosmos. To jest taka skala, że głowa boli. I teraz spróbujmy tego nie pogubić. To jest po prostu główne zadanie na dziś. Dobra, sprężynka spada. Zostaje tutaj nam na szmatce. Szmatka jest o tyle w tym momencie dla nas pomocna, że te sprężynki się gdzieś nie potoczą same z siebie. Ja spróbuję tutaj jeszcze dostać się do tej sprężynki, żeby ona gdzieś nam nie odleciała, nie odfrunęła. Tu jest jedna i tu jest druga. Zrobimy to inaczej. Ja po prostu to odwrócę i one wypadną. Mam nadzieję. O, jedna jest. Słuchajcie, jeszcze jedna przykleiła się akurat tutaj. W międzyczasie sobie zdemontujemy, słuchajcie, styczniki wyświetlacza. To są te gumowe elementy. Mogę je sobie na przykład położyć tutaj. Jeden. Chodź, drugi. Oba sobie tutaj leżą. I tu zobaczcie, nam się przykleiła. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jeszcze jedna sprężynka w tym miejscu. Ja muszę ją stąd wydobyć. Jednocześnie nie uszkadzając niczego. Ani ta ramka, słuchajcie, taka mięciutka, że aż się boję tutaj coś uszkodzić. To jest... Cała jakby trudność w wymianie tego wyświetlacza polega na tym, żeby nie pogubić tych maleńkich sprężynek. Ok, pozbywamy się czwartej. Spróbuję delikatnie, bardzo delikatnie złapać. Jest, dobra. Kładziemy tutaj. A, zobaczcie, nie chce się położyć. Pęsetka jest minimalnie namagnesowana i ma tak minimalną tą swoją magnetyczność, że taka maleńka sprężynka już po prostu się przykleja. Dobra, słuchajcie, mamy wszystkie cztery. Udało nam się ich nie pogubić. Dobra, to jest już 3/4 sukcesu. I teraz tak, wystarczy nam teraz zdemontować wyświetlacz. O, właśnie, o, zobaczcie. Tak wygląda dioda LCD, która, przepraszam, dioda LED, która podświetla nam wyświetlacz. Jest tym białym paskiem, będziemy musieli ją zamontować z powrotem w tej skrzynce. W tym takim gnieździe jakby. No i teraz uwaga, wyjmujemy wyświetlacz. Ja go sobie troszeczkę podniosę, położę skosem i będzie nam łatwiej go tutaj wychwycić. O, tak. I zdejmujemy go. Dobra, wyświetlacz zdjęliśmy i teraz dzięki temu możemy dobrać się do kolejnego, czyli założyć ten, który mamy założyć docelowo. Czyli dobieramy się do wyświetlacza EJ-9. Musimy go wyjąć z torebki. I jesteśmy, dobrze. Mamy wyświetlacz. Tak. Zaraz, gdzie on jest? O, tutaj, słuchajcie. Wyświetlacz po tej czerwonej kropeczce tutaj widzimy, że on ma folię na wyświetlaczu, bo tego to nie zawsze widać, bo ta folia jest względnie gładka. Akurat tutaj jest delikatnie już tutaj przyrysowana, w tym miejscu to widać pod światło.
ale folia jest miękka i taka ma być, no bo ona zabezpiecza szkło wyświetlacza, ale folię zdejmujemy na samym końcu, już po zmontowaniu modułu. Podświetlenie jest z lewej strony, czyli z tej strony. Zatem wyświetlacz wkładamy w tą stronę, bo teraz jak mamy na przykład już wyświetlacz tak odwrócony, to możemy mieć wątpliwość, czy on jest teraz tak, czy tak, prawda? Dlatego też wyświetlacz wkładamy w tą stronę. Tutaj musimy go bardzo ładnie ułożyć. Tu jest taka specjalna gąbeczka, żeby on nam nie latał w tej ramce. No, postaram się go tutaj jakoś tak kulturalnie ułożyć. O, wszedł, dobra, siedzi. Teraz musimy ułożyć diodę, bo jedna dioda siedzi, druga wypadła. Bierzemy zatem diodę i układamy ją w odpowiednim miejscu dla niej przeznaczonym. O, tu, dokładnie tak. Dioda sobie już leży i czeka na dalsze nam tutaj. Niestety muszę bardzo dokładnie tutaj ułożyć, żeby on nam nie odstawała nigdzie. Tak siedzi. Ta. Też siedzi. Ok, dobra. Teraz przyciskamy wszystko rameczką. Rameczkę odwracamy sobie w tą stronę, ponieważ tam, gdzie są diody, przykrywane są tymi czterema otworkami w tej ramce. Także teraz pozwolę sobie tą rameczkę położyć i w jakiś sposób ona się, pamiętam, zatrzaskuje. Tak delikatnie bardzo, ale się zatrzaskuje. Także muszę bardzo tutaj precyzyjnie ułożyć. O, jest dobra. Słuchajcie, wskoczyła chyba. Jeszcze nie cała. Niestety trzeba troszkę pogimnastykować się. Dobra, siedzi, słuchajcie. Siedzi, diody są na miejscach. Kolejnym krokiem będzie włożenie tych czterech sprężynek. I to jest naprawdę karkołomne zadanie, bo to są takie drobiazgi, że już o coś mniejszego naprawdę trudno. To sobie tutaj może odłożę na tą stronę, żeby mi nie przeszkadzało. Ja już pamiętam, jak ja to robiłem. Bierzemy sobie pensetę. Ona jest lekko namagnesowana. Bierzemy za końcówkę. Chodź, misiu. O, i wnosimy ją jakby tutaj w otwór. O, tak. I zabieramy pensetę na bok. Wtedy ona wchodzi w gniazdo, bo łapanie tego to nie ma sensu, bo ona się i tak przyklei do pensety. Dobra, dwie już są. Trzecia idzie. Załóżmy tu. A, się trzyma dobrze. I czwarta. No, nie złapała się troszeczkę nierówno. I czwarta w ten otwór. Słuchajcie, są wszystkie cztery. Ale to nie jest jeszcze tak, że jesteśmy w domu. Nie, nie, nie. To jeszcze troszkę. Teraz bierzemy, załóżmy sobie, może tą pensetą będzie wygodniej, styczniki wyświetlacza. To są te gumowe elementy przewodzące, które odpowiadają za to, że na wyświetlacz podawany jest sygnał z płytki PCB. To muszę troszeczkę złapać ten moduł, żeby tu ładnie wszystko weszło. O, jest dobrze. Jeden z tej strony. O, to są po prostu zwykłe przekaźniki elektryczne. No, nie mają żadnej strony typu plus, minus czy coś. To są po prostu jakby takie równolegle bardzo duża ilość zwykłych przewodników. Także tutaj nie ma polaryzacji czy czegoś takiego. Dobra, mamy to ułożone. Teraz więc kolejny krok. Próbujemy ułożyć ten element. Jako że ten biały tło wyświetlacza, które tutaj wam tak pokażę jeszcze, o, ono mi się nie odkleiło, to raczej nie ma tego powodu ruszać. Spróbujemy po prostu włożyć płytkę PCB na miejsce. O, ona ma tutaj takie zatrzaski. O, najpierw tutaj przy podświetleniu spróbujemy sobie tutaj tak delikatnie wskoczyć. Następnie docisnąć we wszystkich rogach. Powinny ładnie złapać. To jest z drugiej strony, mam co prawda sprężynki prężą, ale teraz weźmiemy sobie już układ w powietrze i dociskamy wszystkie narożniki tak, aby zaskoczyły i... O, jest dobrze, słuchajcie. Złożyliśmy moduł. Dobra, najważniejsza część zrobiona, póki co odpukać niczego nie pogubiliśmy. To jest najważniejsza rzecz. Są wszystkie sprężynki odpowiadające za podświetlenie, czyli te najmniejsze. To, co było najtrudniejsze, zostało już zrobione, ale jeszcze nie odgwizdujmy zwycięstwa, gdyż musimy złożyć resztę. Może się na przykład zdarzyć, że on po prostu nie będzie działał z 1001 powodów. Także zobaczymy, co i jak. Tutaj, o, nie, może o, uda się pokazać. Zobaczcie, tu jest ten ogonek sprężynki. Obracamy ją tak, żeby ona wpadła do środka. O, teraz wpadła, dobra.
Ja sobie jeszcze pozwolę palcem obrócić z tej strony, tak żeby jeszcze głębiej wpadła. O, super. I teraz musimy to złożyć w taki sposób, żeby to się też nie rozleciało. A jako, że to już mamy złożone, to mogę odwrócić moduł w ten sposób. O tak, żeby te sprężynki nam nie powylatywały, to teraz składamy w tą stronę. O, zaraz tak. Siedzi, siedzi, dobra. I teraz tak, złożyliśmy go. Jest to najważniejsza część. I teraz kolejnym krokiem będzie już założenie tego, co stabilizuje to wszystko razem, czyli tej oto eleganckiej blaszki. Elegancką tą blaszkę spróbujemy nałożyć w ten sposób, że o jakoś tak, bo ona w ten sposób przychodzi. Tylko teraz z kolei bardzo trudno jest to wszystko złapać razem, bo ja trzymam ten moduł, żeby się nie rozleciał. Więc spróbuję to jakoś tak, o, w ten sposób złapać. No niestety poza kadrem to robimy, więc nie wszystko widzicie, ale nie da się tego po prostu zrobić tak, żeby wszystko ładnie pokazać. Przynajmniej ja nie potrafię. Staram się tak w miarę obrazowo to wam pokazać, jak to zrobić, ale wszystkiego nie zrobię tak, jak by zrobić z tego szkolenie niestety. Ok, i zamykamy teraz każdy zatrzask po kolei. One się elegancko zatrzaskują, jeżeli ta blaszka nie jest powyginana, jakaś uszkodzona. Dobra. Słuchajcie, sprawdzam jeszcze po całym obwodzie, czy wszystkie na pewno zatrzaski są zatrzaśnięte. O, tutaj ten jeszcze nie jest zatrzaśnięty. Tu zatrzaskujemy, tu zatrzaskujemy. Tu wszystko już jest ok. To jest ok. Też zwróćcie uwagę, żeby tej sprężynki przypadkiem nie wygiąć, bo to jest sprężynka odpowiedzialna właśnie za przekazanie masy na dekielek. I tak, zobaczcie, mamy już zamknięty moduł, ale zobaczcie, on nie działa. No trochę ząk, prawda? Na szczęście nie jest tak źle. Zobaczcie, co tu, co, przynajmniej mam nadzieję, że nie jest tak źle. Co mamy tutaj z tyłu? Aby tu znowu nie mogę, kurczę, słuchajcie, ostrości złapać. Albo mam coś z oczami, nieważne. To start watch, perform AC, czyli all clear, then shed light onto glass for a while. Czyli najpierw, aby wystartować moduł, najpierw musimy zewrzeć punkt AC z masą. Masa to jest cała ta blaszka, a punkt AC jest dokładnie o... Tutaj jest nawet opisane strzałeczką w dole, w tym miejscu. Ale to nie wszystko, bo teraz go sobie szybko zewrzemy. Zobaczcie, i to też nie będzie pomocne. Najpierw wkładamy sobie jedną część pensety do środka, a drugą, o tu chwilę, tak o, trzymamy na tym, na module. I zobaczcie, czy on wystartował. Oczywiście nie wystartował, ponieważ kolejnym krokiem jest uruchomienie modułu w taki sposób, że musimy oświetlić go, czyli de facto włożyć już moduł ze sprężynkami do tego, do koperty. A skoro już to robimy, to pierwsze co zrobimy w tym momencie, to zdejmiemy folijkę. A jako, że zdejmiemy folijkę, to od razu pozwolę ją sobie założyć na stary wyświetlacz, żeby zabezpieczyć go przed ewentualnymi zarysowaniami. Ja tutaj delikatnie ją podważę nożykiem na samym rogu, tak żeby nic nie uszkodzić. Czyli włożenie noża z tej strony nie powoduje jakiegoś ryzyka uszkodzenia wyświetlacza, bo robię to równolegle. I od razu jak tylko wkładam, naciskam, zdejmuję jeszcze uaktywnił i kładę tą folię tak mniej więcej równomiernie na stary wyświetlacz. Kładziemy. Tutaj wytwarza się napięcie powierzchniowe, które będzie trzymać tą folię. To jest trochę tak jak zakładanie folii na wyświetlacz. O, zobaczcie, jakieś nawet minimalne napięcie tam się wytworzyły na wyświetlacz telefonu. Ok, mamy już ten wyświetlacz zabezpieczony, zatem włożymy go sobie z powrotem do folijki. O tak, siedzi w środku i mamy założony, słuchajcie, już nowy wyświetlacz. Teraz kolejna rzecz, którą robimy, to włożenie modułu do koperty. I tak, łapiemy, biorę pensetą, łapię tutaj sobie w tym miejscu moim ulubionym dla romków i próbuję to włożyć. Tak. Tam, jeżeli moduł nam nie chce wejść, trzeba troszeczkę podginać, słuchajcie, tutaj te blaszki, które zaczepiają o trzpienie przycisku, zobaczcie. Raz, on wskoczył. Tutaj, tutaj, tutaj i siedzi. I zobaczcie, co się dzieje. Odkrywamy moduł. I musimy... O, zobaczcie. Widzicie? Ruszył. Tak to działa.
Teraz możemy, tutaj zobaczcie, jeszcze nam miga H. Także ja mogę w tym momencie jeszcze raz zresetować. Już teraz on powinien normalnie pokazać bez jakiegoś migania. Bez jakiegoś migania. Teraz jeszcze raz zrobimy all clear, czyli zewrę ten styk oznaczony AC z masą, czyli na przykład to tutaj tym punktem na blaszce jest zwarty. Znowu powinien o 12.00 lecieć, dokładnie tak. No niestety musi trochę pomigać, widać ten to oznaczenie H. W każdym razie najważniejsze, że nasza zabawa zakończyła się sukcesem, czyli ja pozwolę sobie jeszcze dokładnie nie przez wyświetlacz spojrzeć, czy tu nie zostały żadne pyłki, ale nie, wszystko jest bardzo ładnie. Wyświetlacz jest włożony równolegle, czyli tutaj nie ma jakiegoś krzywego obrócenia modułu czy coś. Wygląda to, słuchajcie, ładnie. W mojej ocenie, zobaczcie, przyjrzyjcie się sami. Zaraz to, co jest tutaj, to jest chyba na wierzchu, no na szczęście, tak? Ok. O, teraz ładnie pod światło, postaram się Wam to pokazać. Pod różnymi kątami. No i tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, no to przystępujemy dalej do składania tegoż zegara, mianowicie założymy sobie, kolejnym krokiem będzie założenie sensora. Przechodzimy zatem do złapania go sobie pęsetką, ułożenia w odpowiedni sposób i spróbowania włożenia go do otworu z boku modułu. Zobaczcie. Tak musimy to sprytnie wycyrklować, żeby on nam tutaj nie prężył za bardzo. Ja spróbuję go złapać. Nie mam niestety, nie dysponuję taką fajną pęsetą, która by była gumowana od wewnątrz, żeby tak ładnie blokowała. Niestety takiej nie mam, więc muszę sobie radzić jak jest. Tu pozwolę sobie docisnąć lekko i to wcisnąć w otwór. Się nie da, trudno. Dobra, próbujemy to w takim razie teraz po prostu włożyć tutaj. O tak. O, o to dokładnie nam chodziło. I teraz kolejnym krokiem będzie tutaj wciśnięcie tego oto sensora w otwór. O, dokładnie tak. Ważne jest tylko, żeby nie nacisnąć tego środkowego elementu. Dlatego ja w tym momencie będę go dociskał po obwodzie pęsetą. O, tak. Raz, dwa. O, i jest włożony. Słuchajcie, wszedł na tyle, na ile wszedł. Reszta dociśnięcia uszczelka. Najważniejsze jest to, żeby dopilnować, żeby ten styk tutaj został jak najgłębiej włożony. O. Dlatego łapię tutaj sobie, nawet nie łapię, tylko popycham jedynie tą folię. O tak, jest ładnie, ładnie dopchnięta. I teraz zamykamy końcówką pęsety ten stycznik. I w tym momencie sensor już jest założony. Słuchajcie, miałem pewną pomysł, żeby to oczyścić. Natomiast w momencie przy otwartym ja tego czyścił nie będę, bo ten pył cały dostanie się do środka. Dlatego ja wolę zostawić to tak, jak jest. Wbrew pozorom będzie to bezpieczniejsze, ponieważ to jest poza uszczelką. Jedyne, co sobie tutaj pozwolę oczyścić, no to sobie na razie położymy z boku, to kawałeczek o tutaj boczny tej tego dekielka. Natomiast nie będziemy czyścić modułu, bo to trzeba by rozebrać całą kopertę i tak dalej, a na to niestety dzisiaj nie mamy czasu, a jednocześnie to w żaden sposób nie przeszkadza, ponieważ nie jest to poza obwodem uszczelki i nie będzie to w żaden sposób wpływało na szczelność zegarka. Ok, także tutaj sobie to jeszcze pozwolę tutaj ten brzeg doczyścić, ładnie wyjąć ten cały syf, który tu się zgromadził. Zegarek jest jakby w eksploatacji, więc jest to naturalna rzecz. No ale po to właśnie jest uszczelka, żeby nie dostawały się takie rzeczy do środka. No. Niestety to jest właśnie ta śliskość tych pokrowców na palce. Ja już myślę, że teraz mogę je zdjąć. Będzie mi dużo wygodniej to montować, bo już nie dotykam żadnych tam elementów. Tak. Będzie mi dużo wygodniej. Człowiek czuje pewniej montując taki zegarek. Ok, wracamy zatem do montażu. Kolejnym krokiem będzie położenie, skoro mamy już zamknięty stycznik sensora, kolejnym krokiem będzie precyzyjne położenie tej uszczelki, tej gumowej przekładki. I zobaczcie, ona teraz bardzo ładnie nam wejdzie, ponieważ wszystkie te blaszki są podginane. O, ona ma takie dwa, zobaczcie, tutaj takie dwa punkty stabilizujące. Tutaj w tym miejscu i tu w tym miejscu. Te dwie dziurki trafiają na takie wypustki w plastikowym elemencie. Na wypustki takie w koperty.
konkretnej tej czarnej części modułu, gdzie siedzi akumulator. I zobaczcie teraz dokładnie, jak ja to ułożyłem. To jest idealnie prościutko, bo wtedy jak ja otworzyłem po raz pierwszy ten zegarek, wcześniej go nie otwierałem, on ewidentnie leżał krzywo. Także ktoś tutaj, że się tak wyrażę, przede mną był. Kolejnym krokiem teraz będzie podoginanie tych wszystkich blaszek, które odpowiadają za styk przycisków, dokładnie obwodów tych przycisków z tyłem, z dekielkiem zegarka. Także te wszystkie blaszki muszą dotykać do dekielka zegarka. Wszystkie sobie zatem doginamy do tej gumowej uszczelki, ale tak nie za mocno, bo podchodzi o to właśnie, żeby dekielek zegarka je dogiął bardziej i żeby ten styk się tutaj po prostu pojawił. I ostatnia tutaj piąta od przycisku podświetlenia, też nie za mocno, bo wtedy ona była bardzo mocno dogięta, w związku z tym nie miała kontaktu z dekielkiem. Skoro wszystkie są już dociśnięte, uszczelka jest bardzo ładnie ułożona. Pamiętamy, żeby w odpowiedni sposób ułożyć dekiel, czyli tym płaskim elementem do tej płaskiej części koperty. Tu jeszcze pozwolę sobie usunąć taki mały zadziorek. O, i zabrudzenia delikatne, bo akurat na tej powierzchni one nie powinny się znajdować. O, nie ma ich, dobrze. Tu niestety, ale sobie chyba nie poradzimy tak łatwo. A może spróbujemy, słuchajcie, trochę tego usunąć, bo to naprawdę wygląda słabo. O, tu jest jeszcze, zobaczcie, taka fajna dziurka, no, tylko niestety też to z kolei zasyfi nam sensor, więc szkoda to robić. No ale co zrobić, no niestety trzeba trochę tego usunąć, bo to wygląda naprawdę źle. Spróbuję to zrobić rogiem ściereczki i do zewnątrz, żeby jak najdalej od sensora to wszystko usunąć. Ten cały syf. Dobra. Słuchajcie, no 90% mi się udało, reszty nie ruszamy. No tu niestety zawsze jakiś pyłek, zobaczcie, on troszkę się dostanie, musimy go usunąć. O, dobra. I teraz kolejnym krokiem będzie położenie już dekielka. Zaraz, czy coś... A, właśnie, no tak, to już zobaczcie. Niestety nie zauważyłem jednej rzeczy. Patrzę, dlaczego ten dekielek mi się tak ładnie nie kładzie. Dlatego właśnie. Tu podoginamy dobrze te blachy, bo one dobrze będą dociśnięte do uszczelki, do tej gumowej podkładki i wtedy wszystko będzie ok. Oj, teraz on się ładnie nam powinien już ułożyć. Dobra. Tak. Dociskamy go dobrze. Sprawdzamy, czy jest styk. Tak, pojawił się dzień tygodnia. Jest dźwięk, więc wszystko jest ok. No i co? Kolejnym krokiem będzie skręcenie dekielka. Najpierw wkładamy sobie dwa wkręty po przekątnej. Skręcamy tak wstępnie z siłą. O, tu oczywiście za wczasu nie zmieniłem sobie końcówki, więc teraz musimy to zrobić. Na szczęście bardzo wygodnie w tym wkrętaku się to zakłada. W zasadzie jedną ręką można to robić. Ok. Pierwszy obrót robimy zawsze lekko do tyłu, żeby zaskoczył gwint, żeby nie robić nowego gwintu wkrętem w kopercie. Dokręcamy z czuciem. To samo tutaj, lekko do tyłu zaskoczył i wkręcamy. Ok. No szkoda, słuchajcie, że ktoś go wcześniej rozbierał. Obawiam się, że to nie było... Zresztą obawiam się, ja widzę po prostu, że to nie było zbyt fachowo robione, jeżeli tylna uszczelka była krzywo, jedna blacha była podgięta w ogóle nie tak jak trzeba. W jakim celu w ogóle ktoś go rozbierał, tego niestety nie wiem, bo w zegarku się ani baterii nie wymienia, bo to jest akumulator. No ale szkoda, no. Lepiej zawsze zostawić zegarek w oryginalnej szczelności. O. O, tutaj chcę ładnie wykombinować, żeby ładnie pensetą włożyć, to mi nie wychodzi. Dobra, jest. Trzeci wkręcik do tyłu. Skoczył. Tak. I czwarty. Ok, z czuciem. I teraz wszystkie poprawiamy sobie, sprawdzamy, czy tak w miarę z odpowiednim momentem one są dokręcone, tak żeby dobrze tutaj wszystko dolegało, żeby uszczelka była dobrze ściśnięta. Przede wszystkim równomiernie, to jest najważniejsze, żeby równomiernie była dociśnięta przez dekiel. Wszystkie wkręty naprzemiennie sprawdzamy, są dokręcone.
Ok, czyli główną część mamy złożoną. Sprawdzamy sobie działanie zegarka. Ok. Dobrze, teraz sprawdzamy działanie modułów, czyli cały wyświetlacz świeci. Tak. No dobra, słuchajcie, wszystkie segmenty z tego, co widzę, świecą, więc tu nie ma problemu. Słuchajcie, nie wiem, dlaczego ten telefon mi tak teraz, słuchajcie, gubi ostrość, bo jest to wkurzające bardzo. No to pozwolę sobie jeszcze tą szkiełko przetrzeć. Dobra, czyli tak, mamy wszystkie segmenty. Jeszcze sprawdzimy sobie Solar Tilt. Jak to było? Zaraz, tak. Solar jest. Solar oczywiście, jeżeli nie działa, to znaczy, że teraz nie powinien wyświetlić nic. Po przykryciu panelu solarnego na chwilę odkryciu powinny się 4:8 pojawić. Wszystko się zgadza, działa. No i ostatnia rzecz, Tilt. Zaraz, to chyba było tak samo jak Solar tutaj w tym zegarku, ile pamiętam, tak? I teraz prawy dolny, nie, to lewy dolny chyba. Tak, już nie pamiętam dokładnie, jak tutaj szło. O, jest tilt, dobrze, i teraz przekręcamy, pojawiają się, poziomujemy zegarek, nie ma ósemek, jeszcze raz przekręcamy, pojawiają się, poziomujemy, nie ma ósemek, wszystko się zgadza, słuchajcie, zegarek działa. Od razu, o, już widzicie, ustabilizował się na poziomie akumulatora H, czyli tak jak miał wcześniej, dźwięk działa. Potem sobie jeszcze sprawdzimy oczywiście działanie radioodbiornika, ale jako, że działał wcześniej, a nic nie uszkodziliśmy, to nie widzę powodu, dla którego miałby nie działać. Kreseczki pojawiły się dlatego, że zegarek po tej zmianie jakby akumulatora, no bo de facto on się zachowuje tak, jakby mu zmieniony akumulator, nie odbierał jeszcze sygnału, dlatego nie ma tu ostatniej daty, tylko są kreseczki. Dobrze, no to słuchajcie, jesteśmy niemalże w domu. Kolejnym krokiem zatem będzie złożenie sensora. Czyli tak, najpierw uszczelka, może tą pęsetką sobie spróbujemy, teraz tylko ją oczyszczę troszeczkę. Dobra, i tak, pamiętamy, że uszczelkę zakładamy karbowaniem do środka, do strony sensora, czyli tak. No niestety, no, może tak to spróbujemy zrobić. Nie chce ono nam się, to o, wiem, w ten sposób złapiemy. O tak. Tak, teraz ją sobie tylko przesuniemy odpowiednio. O tak. Ułożymy, dobra. I siedzi. Powiedzmy, że siedzi. Kolejnym krokiem będzie położenie tej pierwszej blaszki, tej grubszej. Pamiętamy, że blaszkę zakładziemy tą kropeczką, żeby była do góry, żeby nie położyć jej w ten sposób, kropeczką do dołu, tylko kropeczką do góry. Blaszka jest już ułożona. Można ją troszeczkę dognieść, ale i tak zaraz będzie prężyć. I kolejnym krokiem będzie położenie tej drugiej blaszki z tym siteczkiem jakby. Zaraz wam to pokażę. O, tej. I ważne, żeby ten języczek dostał się tutaj w to miejsce. O, dokładnie tak to wygląda. Słuchajcie, teraz to troszkę dogniatamy. I kolejnym krokiem będzie przykręcenie obu wkrętów sensora. Przypomnę, że ich łby to są, mimo że są dużo mniejsze, są tak samo zakończone gniazdem pod wkrętach Philips PH00. Odkręcamy obrót, wskoczyło i wkręcamy. Niecały, tak żeby się tutaj wszystko równomiernie ułożyło. Także trochę zostawiamy przestrzeni. Drugi wkręcik. Ta sama sytuacja. Odkręcamy, zaskoczył. Wkręcamy, no i teraz można już mocniej, bo oba są. I tak równomiernie, żeby to te blaszki się ułożyły dobrze, równomiernie docisnęły uszczelkę na sensorze. Tak. Tak. Tu jest do końca. I tu jest do końca. Słuchajcie, no i już. Sprawdzamy działanie sensora. Sensor działa. Kompas działa. Barometr działa. Zegarek działa. Tyle. Na szczęście nie było tak źle. Jak widzicie, niestety film jest długi, bo tutaj wymaga to naprawdę dużej dozy precyzji. Ale jak widzicie, opłaciło się.
Także mamy sposób na modyfikację właśnie rangemana, jeśli chodzi o kolor wyświetlacza. Jeżeli mówimy o kolorze wyświetlacza, możemy właśnie zmodyfikować sobie albo właśnie na taki, jak tu widzimy, czyli EJ-9. Uważam, że piękny tutaj kolega Piotr wybrał sobie kolor wyświetlacza, jest super. Zegarek bardzo ładnie się z nim prezentuje. Ja pozwolę sobie już tutaj pomalutku zakładać bezel, bo trzeba w końcu kończyć ten film. Można zmontować na przykład do takiego pozytywowego romka, można założyć, jeżeli ktoś chce, oczywiście negatywowy wyświetlacz, tylko ważne jest, żeby użyć wyświetlacza z modelu albo NV-2 albo RD-4. Jest to dokładnie ten sam wyświetlacz w tych dwóch modelach, ponieważ on ma srebrne cyfry, natomiast ten, który jest użyty w negatywowym GW9400-3, taki ze złotymi cyframi, jest tak totalnie, słuchajcie, nieczytelny, że aż boli. Dlatego też nawet często myślę, że będą, myślę, że po pojawieniu się tego mojego filmiku będą realizowane zmiany wyświetlacza nawet z negatywu na negatyw, tylko że z tego słabego złotego na ten ładny srebrny. Także słuchajcie, tak to wygląda. Jeszcze założymy sobie pasek i szybko porównamy teraz wyświetlacze stary z nowym, czyli wyświetlacz z EJ-9 z oryginalnym wyświetlaczem, bo za chwilę tutaj obok mam właśnie takiego samego rangemana, tylko że swojego już z karbonowym paskiem, dzięki czemu będą się trochę, znaczy wcześniej się te zegarki właśnie tym różniły, że miały inne paski i teraz już mają również inne wyświetlacze. Także ostatni etap to już skręcanie paska, też odkręcamy, załapał. Już tego wskoku nie słychać, bo tutaj wkręty już dobrze się trzymają tego kauczukowo-gumowego paska. Tak się wślizgują tutaj fajnie. I to samo odkręcamy. Załapujemy gwint i wkręcamy. Dobrze. I kolejny już ostatni etap. O tutaj tak wkładamy. Odkręcamy i wkręcamy, tak, i czwarty, ostatni wkręcik, już formalność, wkładamy, odkręcamy do zaskoku i wkręcamy do końca. Sprawdzamy jeszcze dokręcenie wszystkich wkrętów, tak, na wszelki случай, żeby mieć pewność, że tu się nic nie koledze Piotrowi nie rozleci. Tak. I ostatni wkręcik. Tak, dobra. Słuchajcie, jesteśmy w domu, mamy wszystko złożone. Zegarek sobie już sobie tutaj zamkniemy pasek na piątej dziurce i bierzemy mojego rangemana i zobaczcie, tak to wygląda. No tutaj, no to oczywiście trzeba tego będzie trzeba ustawić, tego z zielonym wyświetlaczem. Ale tak możecie sobie porównać. Widzicie, czytelność wyświetlacza EJ-9 jest naprawdę wysoka, jest bardzo fajna. Ja uważam, że zmiana temu zegarkowi wyszła naprawdę na plus. Tutaj spróbuję jeszcze zamienić miejscami, bo to może być tak trochę niesprawiedliwie, że jeden jest lepiej oświetlony, drugi mniej, więc możecie sobie z obu stron porównać. Ponieważ światło tutaj mam niestety niesymetryczne. Spróbujmy sobie tak obrócić je pod różnymi kątami, żebyście mogli dokładnie zobaczyć tutaj efekt moich tutaj prac. Tak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę, dzięki temu będzie się mógł wyświetlać trochę wyżej w wyszukiwarkach Google, YouTube'a i tak dalej. Zapraszam również do komentowania, zadawania pytań pod filmem w sekcji komentarzy. Jak również, żeby ktoś był zainteresowany elementami właśnie do takiej wymiany, to zapraszam serdecznie do kontaktu mailowego. Tutaj postaram się pomóc w pozyskaniu, gdzie takie elementy zdobyć. No i oczywiście zawsze zapraszam do... kontakt mailowy do mnie tomg80@wp.pl. Powtórzę jeszcze raz tomg80@wp.pl. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziecie już dość dużo, naprawdę dużo filmów o zegarkach Casio G-Shock, Baby G. Pojawił się nawet Edifice, jest Oceanos, jest Lineage, także, ale generalnie większość są to G-Shocki. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.